Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj uroczystość
Syna i Ducha Świętego. Za to, że jest Bogiem bliskim, daje nam się poznać, przychodzi do nas, napełnia nas swoją obecnością. Jakże takiego Boga nie uwielbiać? Jakże takiemu Bogu nie dziękować, który nas stworzył, który nas zbawił i który nas uświęcił? I święci są żywym przykładem, co Bóg może dokonać w każdym z nas, jeżeli z Nim trwamy w zjednoczeniu i w komunii. Niech ta Eucharystia, której dziękujemy za osobę i to wszystko, co uczynił święty Jan Paweł II, niech nas jeszcze bardziej zmobilizuje do tego, abyśmy byli Bożymi ludźmi. I dążąc, jesteśmy świadomi, że na naszej drodze potykamy się, jesteśmy grzeszni. I teraz na początku tej Eucharystii chcemy miłosiernego Boga przepraszać za nasze niewierności, za to, że zapominamy, iż jesteśmy dziećmi Bożymi, i prosić o zmiłowanie, byśmy z czystym sercem mogli sprawować misterium naszego zbawienia. Z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablicy kamienne. A Pan zstąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, jednomyślcie, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju niech będzie z Wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają Was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha Świętego niech będzie z Wami wszystkimi. Ewangelii według świętego Jana. Abyśmy
byśmy ich naśladowali. Święci pozostawiają nam piękne, konkretne ślady. I te ślady zostawił nam, i to bardzo mocno wyciśnięte, Jan Paweł II. Jakie to ślady? Ślady miłości Boga, miłości człowieka, ślady troski o rodzinę i obronę tej rodziny, żebyśmy nie poddali się kulturze śmierci, kulturze cynizmu, wyrabowania, zagłuszania swoich sumień, bo dzisiaj coraz bardziej zaczyna się reperować przy naszych sumieniach. A proszę sobie sięgnąć do tego, co na naszej ojczystej ziemi powiedział święty Jan Paweł II w Skoczowie w 1995 roku, kiedy tłumaczył nam Polakom, co to znaczy być człowiekiem sumienia. Proszę sobie sięgnąć do tego kazania. Tracąc wrażliwość na Boga, traci się także wrażliwość na człowieka, na jego godność i życie. Sprawa wyjaśniona. Dlatego uczmy się i w tym, siostry i bracia, naśladujmy świętego Jana Pawła II, patrona rodzin. Uczmy się od niego wrażliwości na Boga i człowieka. Kończmy to rozważanie słowami, które dzisiaj brzmią jako swoisty testament dla nas, dla naszej ojczyzny, dla naszego Kościoła, dla naszych małych wspólnot. Te słowa, które wypowiedział Jan Paweł II 10 czerwca 1979 roku na krakowskich Błoniach. Niech te słowa nas jeszcze bardziej zmobilizują do tego, abyśmy szli śladami świętego Jana Pawła II. Mówił do nas. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Proszę was, abyście nigdy nie zwątpili i nigdy nie znużyli się i nie zniechęcili. Proszę was, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastali. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Proszę was, abyście od Niego nigdy nie odstąpili. Abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu. Proszę was o to. Amen. Przedstawowanie sakramentów świętych był znakiem działania Boga w życiu człowieka. Panie, prosimy Cię, kiedy
Naszemu przewodniczącemu celebry księdzu
Thank you.